Cześć, maneczko, witam was w kolejnym odcinku imię na kanale. Tym razem nie będziemy brać pod uwagę żadnej legii, ale kilka osób wspominało, że warto by zobaczyć, jakby wyszło połączenie bogatych itemów z biednymi, więc to też sprawdzimy. Oraz mam też do was pytanie, pod koniec odcinka się pojawi, więc co, zapraszam. Okej, lecimy sobie od budków z kochy, kupujemy ją je za parę, co dobrą cenę, 39 milionów. Można powiedzieć, że prawie jak za darmo, chociaż za darmo to nie jest. I sprzedajemy je za troszkę więcej, 10,5 miliona. Poszły bardzo szybko. Więc co? Czysty zarobek. Tym bardziej, że praktycznie nic nie muszę robić, siedzę witkan na dupie i tak to wygląda moja gra. Dobra, kupujemy sobie strasznie fajny naszyjnik z karmazynem za 40 milionów. Kiedyś chodziły po 30 parę, teraz chodzą nawet po 60-70, to różnie bywa. Ale udało się go sprzedać za 63 miliony. Też w miarę dobrym czasie, że się powtórzę. Ponad 16 milionów za to, że no praktycznie kliknę kup i wystaw, czy akceptuj. No po prostu bajka. Szklane oko Henry'ego. Straszny gówno, nie polecam. Nie wiem, jaki mag by to założył. Właśnie to jest taki grążowy interes. 900 zarobione, nic szczególnego. Dobra, coś lepszego. Słonkowacy dla was na pocieszenie za tamtą transakcję. Kupiono za 17 milionów. Wygrałem na licytacji oczywiście, jak było widać. I sprzedajemy za 25 minus podatek. Wychodzimy te 5,5 miliona na czystą. Zawsze coś. Zawsze coś. Nie rób z to w opłace, jak widać. No dobra. Coś słabego, choć fajnego. Sam to noszę. Kupione tutaj za 35. I po prostu jest bardzo chujowy zarobek. No ale już chciało mi się go po prostu spuścić, bo już trochę go trzymałem. Spuściłem go za 5 milionów więcej, a aukcjoner mi potrącił 4, czyli wyszedłem śmieszne milion na plus. No, nie było w sumie warto, ale no, skąd mogłem wiedzieć? No dobra, czas na minimalnie większy zarobek, wilcza siła. Naszyjnik ma trochę tam swoje jakieś staty, pożyt po jakimś tam dłuższym okresie za 24 minuty podatek. Wychodzimy do swoje 6,6 na czysto. Czas na kolejny śmieć. Jak pamiętacie, przed chwilą był ten naszyjnik, zarobiłem na nim milion. A tutaj zapłaciłem 35 milionów, to zapłaciłem 500 i tutaj jest większy zarobek. To właśnie wam daję teraz odczyt, jakby pokazać wam tym chciałem, że nie trzeba mieć nie wiadomo jakiej kasy, żeby zarabiać. Tutaj tak samo 500 inwestujemy, taki głupi jakiś hełmik, chociaż na maga nie jest taki zły. I kolejny, więcej niż za tamten naszyjnik, 1 300 000. Więc no, macie 500, możecie iść normalnie zarabiać. Nawet w sumie mniej. Skarpetki Pacia za milion. To ja tam skurtowo przerzucam takie skarpetki. Już nieraz nie twoje mi się pokazywały, pewnie. Chyba, że one nie pokazywałem, w sumie już nie pamiętam. I na tym mamy 800. Nic konkretnego, ale zawsze. No, czas na podliczenie odcinku. 45 milionów, nic specjalnego. Oraz dobra, teraz moje pytanie. Jak widać, jest to Wiedźmin 3. Pomyślałem, że nagram tutaj serię, że tak to ujmę w skrócie, na której pokażę rozgrywkę Gwinta, jak sobie wszystkie karty i tak dalej, wszystkie rozgrywki, ogólnie żeby zaliczyć misję z bycie najlepszym Gwincie. To co, piszcie komentarze, ja się z wami będę żegnał, po lewo macie przycisk do subskrybowania, po prawo do jakiegoś tam filmu starszego. A ja się po prostu noju z wami. Powtórzę, żegnam. To zobaczenia. Cześć.